Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crusader Kings 3. Ja jestem Kilowski, a to jest Crusader Kings 3. W tym odcinku robimy rzeczy różne. A czym są rzeczy różne? No takie jak na przykład podbijanie Tunezji oraz Libii, ponieważ tam z pewnością wyruszymy. Ale jeszcze nie teraz. W tym momencie zamierzam przede wszystkim zająć się kwestią wewnętrzną. Trzeba w końcu zorganizować bardzo fajną wycieczkę krajoznawczą, żeby ludzie wiedzieli, jak fajni jesteśmy. I teraz kogo możemy odwiedzić? Odwiedźmy naszych najbardziej wartościowych wasali. Wszystkich królów właśnie chcemy odwiedzić. Pojechałbym do Oby tutaj z Sao, do Oby z Kanemu, do Oby z Hausalandu. Tutaj nie ma po co ich odwiedzać, bo nie masz kij im na ryj. Tutaj mamy Obę kolejnego, tutaj nie ma chyba żadnych obów. O, tutaj będzie jeden Oba, więc tak bym pojechał w taki kurde dziwny sposób. Następnie bym zajechał tutaj do... O, tutaj, tu, dobrze. Już 1100 kosztuje ta wycieczka. Tutaj do Kaabum, ale nie, to ona jest młoda, to nie ma sensu jej odwiedzać nawet. Ci to wyrąbane, ci wasale to wyrąbane, no i tutaj chyba już nie ma kogo odwiedzać. To po drodze możemy zajechać jeszcze tutaj do Ajapady z Kongu i do Ajapady z Ashanti. W ten sposób wydajemy w pełni hajs i co chcemy zrobić na tych terenach? Oczywiście chcemy u wszystkich się najeść, ponieważ to jest nasz cel, jaki chcemy osiągnąć w życiu, najeść się na potęgę u wszystkich królów oraz dwóch księciów. To jest to, co chcemy osiągnąć. Musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo rzeczywiście to będzie nas sporo kosztować, ale jeszcze kilka miesięcy i będzie git. Tutaj możemy skrajnie zwiększyć nasze wydatki, to zróbmy taką największą zadymę. Po prostu tak jeźdźmy po świecie i nieśmy rozpierdziel. Możemy wybrać, co w ogóle chcemy robić. Ja uważam, że ja to wybieram głównie rekreację, a może niesienie sprawiedliwości. A jak ludzie wiedzą, że noszę, a po co rekreacja? Musimy się trochę rozerwać, bo mamy już dużo stresu naładowane, a to jest problem. Wynajmę sobie najemników, to będzie dobre, a reszty w sumie to już nie chcę. Może przeżyjemy, a może nie przeżyjemy. Hajs uciułany, znaczy jeszcze nie, ale możemy wejść w lekki debet i już wyruszyć na te zawody, znaczy jakie zawody? Na ten wyjaździk. No i oczywiście zaczynamy i zaczynamy naszą wielką podróż po całym świecie. Ależ on idzie. Chłopco walczy z lwem, ale musimy go uratować, bo inaczej się zestresujemy. Musimy mu pomóc, jesteśmy ludźmi odważnymi, więc lećmy na pomoc. Co się stało? Pokonaliśmy lwa, cóż za potęga. Czas wbić na naszego pierwszego wasala, co u niego słychać? Nie wiem. O, wszyscy nas tu witają, wszyscy, ale zarąbicie się dzieje, wszyscy szczęśliwi. I organizują bankiet na nasz cześć, ale super. Mamy świetny plan naszej wycieczki, jeść, jeść i jeść. Co ty chcesz, kobieto, ode mnie? Ludzie chcą, bym opowiedział jakąś historyjkę. Powiedzmy coś tragicznego. A teraz oczekujemy naszego wasala trybutu, bo jak nie, to go zamkniemy w pierdlu. O, Istukin syna nie zapłacił trybutu. No, to będzie zamknięty w pierdlu. Tak to się żyje. O, on sobie jedzie na koniku, ale fajnie jedzie na koniku. Patrzcie, jaki konik. O, witam po lekkiej przerwie. Miał być odcinek w sobotę, a jednak jest w niedzielę. No, tak to w życiu bywa czasami, że się nagra jedynie 8 minut materiału, ponieważ tak musi się wydarzyć. Dobra, więc co tu się działo? Tak na szybko muszę sobie zobaczyć. Byliśmy w podróży. Okej, to my mamy podróż po to, by się troszeczkę zrelaksować, to niech nam się Obama relaksuje, oby nie na śmierć. A my teraz wykorzystajmy obecną sytuację geopolityczną na świecie i ruszmy... A nie, nie mogę. Nie mogę wypowiedzieć wojny, bo jestem w czasie aktywności. Co za beznadzieja. Przecież ja sobie jeżdżę tylko po kraju. O co tutaj chodzi? Dobra, wbijamy do tego pana, czym od niego wychodzimy? Jesteśmy w Kanemie. Aha, a to jest mój brat w ogóle, ale super. Naszego brata spotykamy, ale fajnie, wszyscy się cieszą, możemy jeść jedzenie. Możemy nawet dać prezent w postaci korony, której nie używamy. O cholera, goła baba, ale to obok nas, kiedy śpimy. Idź w pizdu, masz 37 lat, my tylko 18-latki. I teraz od naszego brata żądamy trybutu, czy nam zapłaci, o to jest pytanie. Oczywiście sukinsyn nie płaci trybutu, zgadnijcie, kto będzie siedział w naszym więzieniu za kilka lat. No i jedziemy w naszym koniku dalej. Teraz wbijamy do Hausalandu i oczywiście znowu będziemy żreć. Dają nam zarąbiste jedzenie, albo możemy się nażreć na zdrowie, albo możemy się pochorować. To chyba Obama nie może odmówić jedzenia, chyba po nim to widać. Więc co się dzieje? Oczywiście, żeśmy się rozchorowali. Kruca fuks. A teraz się dowiadujemy, że Obama zje ich wszystkich. Obamie żarcia wciąż jest mały i teraz może sobie podjeść deserów. Czy naje się deserów i będzie szczęśliwy? Tym razem najadł się i jest szczęśliwy i dostał boosty do zdrowia. Brawo Obama, najadłeś się. Jesteś jeszcze gruby, ja pierdzielę, ale w końcu możemy cię odchudzić. Trać wagę. I teraz oczywiście żądamy trybutu od naszego wasala. Prawdopodobnie nam go nie da, ale to będzie dla nas oczywiście wymówka, by odebrać mu tron w razie czego.
Oczywiście odmówił trybutu Sukinsyn 1. Pas odwiedzić potrójnego króla, który rządzi Dżenę, Gurmą oraz Górem. Idziemy ponownie się u niego najeść, tak na potęgę. Dostajemy jedzenie, które bardzo smacznie pachnie, no i kurde, trzeba to zjeść. I teraz pytanie, czy będzie dobre, czy będzie złe? No było średnie, ale tylko zwiększamy swój stres, a nie ma to problemu na nasze zdrowie, więc chociaż tyle. Oczywiście nasza wycieczka jest w pełni już renomowana i jak już wrócimy do domku, to wszyscy będą szczęśliwi i w ogóle. Trochę nam za długa się ta wycieczka zrobiła, trzeba przyznać, no ale no cóż, tak to w życiu bywa. No i oczywiście żądamy trybut, jak to się robi. I chyba trybutu nie dostaliśmy, bo nasz ziomek już sobie idzie. Żeby wprowadzić xenofilię w naszej kultury, i to może być ciekawe, albo po prostu przyjmiemy od ludzi pieniądze. Czy chcemy xenofilię? Ja prawdopodobnie i tak będę bawił się w hybrydyzację naszej kultury, ale w sumie xenofilia może być. A i tak mamy prestiżu dużo, więc nawet sobie to wprowadźmy, bo xenofilia jest w sumie fajna, więc niech nasz Obama po zaznajomieniu się z kulturami stwierdzi, że one są spoko i my nie będziemy ciulami. Tak właśnie sobie to próbuję teraz wytłumaczyć. Dlatego teraz wprowadzamy sobie xenofilię do naszej kultury, jeśli ją tylko znajdę. Tylko 1000, kurde, ale tanio. To zarąbiście. My teraz wbijamy naszego kolejnego króla, który jest oczywiście z naszej dynastii, Zibibo, nasz bratanek. Czemu by do niego nie wbiliśmy? My chyba powinniśmy tu wbić, jak mi się wydaje. My go nie odwiedzamy? Jak to go nie odwiedzamy? To my dalej idziemy? Jakim cudem? O, zostaliśmy w ogóle podróżnikami. Świetnie. Jedziemy sobie, jedziemy i nagle jakiś lokalny burmistrz chce nas zaprosić, ale wbijemy do niego, dostaniemy nawet trochę doświadczenia w naszym podróżnictwie. Wbijmy do niego, co nam słychać ciekawego. O, on nas tu fajnie zaprosił, ale się okazuje, że to złodziej, więc no cóż, trzeba go zamknąć do pierdla. I czemu on się wkurza, ponieważ Just? Jak to? Przecież to jest złodziej. On się powinien wręcz ucieszyć o to, że go złapał. Wbijemy do naszego kuzyna, zaczynamy oczywiście jeść te różne rzeczy pyszne. Oczywiście zjemy wszystkich, ponieważ dem all, więc tam zjadamy wszystkich. Następnie mamy ciekawą propozycję i możemy znaleźć sobie kochankę. To jest moja siostra. Chyba cię porąbało, nie będę z siostrą. Ona ma 39 lat. Weź, kurde, powiem to nawet... Powiem to jemu, że go chcę zdradzić. Ta żona w ogóle moja jest ze mną na wycieczce, bo zaszła teraz w ciążę i tak, chyba jest tutaj, bo to było troszkę podejrzane, odrobinkę. I oczywiście żądamy trybutu. Czy dostaniemy ten trybut? Oczywiście chyba, że nie. Kurde, ja tu zajeżdżę po świecie i nagle stwierdzili chłopi, że a my się będziemy buntować. Czemu? Bo ofensywne wojny. Od dawien dawna nie ma żadnej ofensywnej wojny. Naprawdę, ten modyfikator nie może schodzić szybciej. No, stwierdzili, nie, jesteśmy zbyt wykończeni wojnami. Kiedy była ostatnia wojna? Ja nawet nie jestem w stanie pójść na wojnę, bo ciągle muszę jeść. O, możemy sobie kupić puzzle, ale fajne, a może nawet je ukraść, ale nie chcemy ich kraść, my jesteśmy dobrymi ludźmi. Możemy też spróbować je potargować i kupić je taniej, to też będzie ciekawe. Możliwe, że kupimy je taniej i nawet udało się kupić je taniej. To bardzo cieszę, bo teraz mamy fajne puzzle, którymi możemy się pobawić. I teraz mamy zarąbisty learning, który ma aż 70. No, chyba przyznacie, że jest to całkiem sporo. Nie wiem, czy w innych moich podejściach aż tyle udało mi się learninga wydobyć. No, ale powiedzmy, że stakowanie wiedzy jest zawsze fajne i przyjemne. A czym prędzej roznieśmy tych buntowników chędożonych, którzy nam tylko odbierają smak życia. Oczywiście łapiemy ich w boju. Ten pan mógł być nawet dobrym dowódcą, więc nawet go sobie weźmiemy. A nie chociaż tyle ma z tego życia, że pokazał, że przynajmniej może walczyć. I to się liczy. I to się liczy w życiu. Dobra, wbiliśmy teraz do kogo? Do pani z Kongu. Zarąbałem jej ziemię, ale też udało mi się ją przekonać do prawdziwej wiary. Więc zacznijmy naszą zabawę oraz oczywiście obżarstwo na potęgę. Ktoś ukradł jedzenie, ale my złapiemy złodzieja, ponieważ jeśli ktoś ukradł jedzenie, to znaczy, że jest go mniej dla nas. Więc musimy złapać złodzieja i się nie udało. Cholipka, Obama się zestresował. Możemy sobie wziąć kolejną jakąś cechę, a dajmy sobie dodatkowe 5 lat życia, bo w sumie czemu by nie. W sumie trochę branie tej cechy było błędem, bo teraz mocno straciłem renomę, a ona mi się mocno przyda podczas wydziedziczania wszystkich moich synów. Ale to może nie będzie takiego problemu wielkiego. Póki co mamy ich 4. Więc to powinno być na razie git. I oczywiście żądamy trybutu. Czy go dostaniemy? Chyba go dostajemy. Nie wiem, czy go dostajemy. Nie dostaliśmy trybut. To bardzo smutne. Czy ktoś w ogóle nam dał ten trybut? I czas na ostatnie odwiedziny do naszego krewniaka z Ashanti. Jest on odrobinkę chory, ale to nie problem. O, nawet dziecko się urodziło w tej naszej trasie. To ci akurat ciekawostka, co słuchać u Eminema. No, Eminem zajmuje się nauką, czyli pewnie będzie rapować. To super.
Tutaj nasz krewniak Zashanti udaje ducha. Bardzo to się to podoba naszemu cesarzowi, ponieważ on to lubi takie zabawy, ale pewnie jest odrobinkę zirytowany, że zamiast coś zjeść, to udają przy nim ducha. I teraz chce on z nami zagrać w szachy. No chłop chyba nie wie, że mam 70 learninga, więc zostanie on zniszczony w dwóch ruchach. Więc został on zniszczony i prawdopodobnie wbiliśmy już Hasty Ludera na maksa, mi się wydaje. Tak, mam już Vita na 3. To bardzo fajnie. To pokazuje, że jesteśmy potężni. Teraz już tylko można sobie pojeździć na jakieś zawody, by się z ludźmi bić. Teraz oczywiście żądamy trybutu i czego dostajemy? Oczywiście dostajemy trybut w końcu, nareszcie. Jeśli zauważyliście, czy ten trybut dostawaliśmy też od innych ludzi, to możecie powiedzieć. A teraz możemy się najeść po raz kolejny. I się najedliśmy na 2 lata, jesteśmy o wiele zdrowsi. I teraz prosto jedziemy już do domu, ponieważ żeśmy się nażarli zawsze czasy, zjedliśmy z każdym naszym dobrym wasalem, znaczy dobrym w znaczeniu, że miłym i w ogóle nie, że był dobry, bo go zjedliśmy. Część z wasali nie dała nam trybutu, no ale rozumiemy, tak w życiu czasami jest, się trybutu nie daje, ale przynajmniej dzięki temu możemy na przykład spróbować im odpuścić te grzechy w zamian za na przykład wyższy podatek czy coś. A teraz kończy się nasza przygoda i koniec. Czy jakieś konkluzje? Coś? Nic? Już? Jak tam w ogóle nasza przygoda? Wbiliśmy Seasoned na 1. No i nasz Obama wrócił, już 0 konkluzji. W końcu jest u siebie, najadł się po wsze czasy i to chyba tyle. No, nawet ma jakieś buściki do zdrowia. Generalnie czuje się on bardzo dobrze. I teraz po tym, jakiego brzuszek jest pełen, to pewnie też on sam jest pełen ambicji. Dlatego ruszymy na wojnę na Ridwan, oczywiście, i zachcemy zdobyć całe te królestwo, ten sułtanat, który znajduje tutaj. Planowałem ruszyć na te tereny tutaj i zdobyć jeszcze na szybko w ramach inwazji te tu, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, ponieważ moje wojska zwyczajnie zdechną tu z głodu. Więc nie ma sensu, ładujemy się bezpośrednio na Ridwan tędy i byle jak najprędzej do tych prowincji, które są przy brzegach, żeby móc te supplysy cały czas łapać. No więc problem jest akurat właśnie taki, że no cóż, jak nie będziemy tutaj dbać o to, żeby z głodu nie umierać, to będziemy z głodu umierać. O, no, nasza dynastia jest znacznie bardziej znana, teraz mamy w końcu już srebrną obramówkę, co bardzo cieszy. A my już zebraliśmy wystarczająco ludzi, więc możemy atakować. Dobrze będzie tak na szybko te kilka fortów zająć, żeby jak najprędzej zdobyć te tereny i móc się powolutku na nich rozstawiać. No bo przyznaję, że my długo tutaj tak sobie nie postoimy, bo nam supplysy spadną w ciągu 6 miesięcy. Więc to będzie gigantyczny problem, więc trzeba jak najprędzej te forty właśnie pozdobywać, poprzebijać te mury i szturmować je póki się da. Ponieważ no, ci ludzie albo umrą na murach, albo zginą z głodu. Więc tutaj nie ma zbyt dobrego wyboru, więc dajemy im przynajmniej możliwość nie umarcia z głodu. Kolejny fort szturmujemy. Jeszcze szybko na Tripolitanę, bo tutaj są lepsze supplysy. Tak się składa, że Malik Balaszk z Alsarku robi zawody. Te zawody są naprawdę dorąbane, bo tutaj będzie i strzelanie, i to będą naprawdę ciekawe zawody, możemy jeszcze na nie dołączyć, póki jeszcze jakieś kompetencje zostały, więc możemy na nie wyruszyć. Pytanie, czy w ogóle się wyrobimy. I będziemy chyba musieli się wyrąbać przez tereny kontrolowane przez naszego wroga, mi się wydaje. A, nie mogę. Możemy sobie pójść na łowy, które organizuje pani z Giamanu. Oczywiście sobie tam pojedziemy, bo czemu by nie. Od razu tam, tak po prostu sobie jedziemy, żadnego problemu, jedziemy. Tym razem nasze wojska zdobywają teraz Tripolitanę. Teraz muszą sobie chwilkę odpocząć, ponieważ jak tego nie zrobią, to wszyscy poumierają. Co my możemy tu zrobić? Jakaś pani chce z nami walczyć. Oczywiście my ją pokonujemy. Jak to? Ona nas pokonała? Cholera, ale przypał, żeby nas kobieta pokonała. Ile ona ma prowesa? 12. A my ile mamy? 20. Jakim cudem my przegraliśmy? Tak nie powinno się nigdy wydarzyć. Wbiliśmy do nich na łowy i co tu się dzieje? Ale mamy drużynę pierścienia, my tu trzymamy sobie nożyk, ciekawe co z nim zrobimy. A tu inni ludzie sobie łowią, ciekawe co tu będzie. Ale dobra, to co obchodzi, to co tu będzie? Oni sobie łowią, a my musimy zdobywać dalej forty. 15 dni? Dobra, możemy chwilę odczekać. Tam akurat nie umierają teraz wszyscy, tylko trochę ludzi. I chyba będą próbowali nas tutaj szturmować, przez co musimy szybko już lecieć i próbować dostarczyć żołnierzy do tego fortu. No bo jak widać, no są tutaj coraz większe aktywności naszych wrogów. Spróbujmy teraz ten fort zdobyć, żeby to już było nasze. I jest teraz już nasze. I teraz jak będziemy mogli się połączyć, to będziemy mieli znacznie więcej zasobów. Ponieważ, okej, łączy nam się wojska, łączą się zasoby i teraz możemy ruszyć na bitwę. Armia umiera. Ale to ich armia umiera, a my teoretycznie jesteśmy w każdym stopniu gorsi. No to niech może nasz Tiramakan Konatek, który jeszcze żyje, co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że on jeszcze żyje, niech może wyjdzie im naprzeciw, ponieważ większość ludzi w ich armii właśnie umiera z głodu. Więc to powinno silnie przeważyć szale chyba na naszą korzyść, się tak wydaje przynajmniej.
Czy my się wyrobimy? O to jest pytanie. Oni troszeczkę wyjdą z tej prowincji i teraz możemy zaatakować. Bo teraz będziemy mieli bardzo silne takie pierwsze uderzenie. Tak jakby taki szok wejdzie. Co tu się dzieje ciekawego? Szukamy lisa. Okej, bardzo interesująca rzecz. Tak troszeczkę w ogóle. Bitwa trwa dalej. Ciekawe, czy kto ją zwycięży, ale ostatecznie chyba korzyść przechodzi na naszą stronę. Nie, jednak przegrywamy to. Jakim cudem? Minus 20? Za co? Boże, jak moją rozwiniętą armię. A no tak, bo ten chłop poszedł kompletnie pod armię. To może dlatego on jest tak rozwinięty. To trochę niefortunne, ponieważ mieliśmy więcej żołnierzy, a jednak to przegraliśmy. Troszeczkę to jest słabe. I rzeczywiście przegrywamy tą bitwę. No to cóż. A oni w ogóle mają lepszą armię, ta w każdym sumie stopniu i nam kontrolują wszystko. Dobra, bitwę przegrywamy. No niestety wielka porażka. Trochę. Jest to problematyczne, a to też daje nam sporo informacji na temat tego, jak jest zorganizowana nasza armia. No i jak możecie się domyślić, jest zorganizowana słabo. Teraz nasi żołnierze możemy się wycofać. Było gigantycznie dużo plusów na tych ludziach. A, dobra, już rozumiem, czemu jest taki duży problem. Bo jak sobie wejdziemy w tego pana, to ma on naprawdę dużo fajnych bonusików, które wzmacniają armię. A on tak, ten pan jest całkiem przyzwoitym wojownikiem. A, okej, rozumiem już, czemu przegraliśmy tą bitwę. Ten pan jest bardzo zorientowany w kierunku wojennym. No to nie dziwi, że tutaj mogliśmy cokolwiek przegrać. No, no cóż, wojna z tym kraikiem jest dosyć ciężka, bo rzeczywiście musimy się wpierw przebijać przez tą Saharę, umierać z głodu i potem dopiero jak tam przyjdziemy, to może jakoś nie umrzemy. Taka jest prawda. Ale się długo wy wycofujecie, wy cholera pół Afryki przechodzicie prawie, żeby się wycofać, no po prostu mnie zaraz cholera szczeli. No to jest taki długi, kurde, dystans przejść stąd i to przez tą Saharę jeszcze, no ile będzie się wycofywać? No jeszcze do tych gór czy dalej, no ja pierdzielę, no po co aż tak długo? Przecież oni wycofują się i pewnie umierają z głodu, dobra. Mamy naszych ludzi, możemy osobiście prowadzić w ogóle tą armię, albo tego pana wziąć i w sumie to by było dobre, bo on rzeczywiście w sumie dzięki temu byłby lepszy, nasz Aczapadabijan II. No chyba, że osobiście będziemy prowadzić armię i zrezygnujemy na przykład z dalszego rozwoju naszego zdrowia. Nie, bez sensu, musimy tutaj zdrowie oraz Hall of Body zdobyć i dopiero potem możemy wskoczyć w rozwój jakichś kwestii strategicznych, by naszą armię wzmocnić. No bo przyznaję, obecnie jest ona dosyć słaba. Więc to pierwszy raz, kiedy jesteśmy niszczeni i jakością naszego wroga. Co jest trochę problematyczne, jest nawet nie trochę, jest to bardzo problematyczne. Bo ich armia rzeczywiście jest silna i dostosowana pod te tereny, mają dużo kawalerii. A my no mamy od cholery w sumie, mamy z sobą tą armię. Więc no cóż, jest to problem, chociaż łuczników mamy od cholery. A teraz czas stworzyć akoladę smoka z Ileife i zostanie nim nasza żona, ponieważ nadaje się ona do tego. Więc super, będzie ona teraz jest w którejś z tych armii, pytanie jest w której? W tej głównej, tam gdzie jest nasz Obama, dobra. To mnie więcej cieszy. Ja bym teraz jeszcze zebrał więcej żołnierzy, którzy jeszcze mogą być zebrani. Więc bierzmy tutaj wszystkich, kogo jeszcze można zebrać, bo prawdopodobnie kogoś się da tutaj jeszcze zebrać. I w sumie już jakakolwiek pomoc jest nam tutaj jakkolwiek potrzebna, bo jak odbiją te forty, to będzie przypał. A my potrzebujemy w pełni naszą siłę, żeby móc zaatakować naszych wrogów. Więc jeszcze kilka tysięcy tutaj ludzi zebraliśmy i możemy teraz z powrotem ruszać na atak. Zebraliśmy zapasy, więc w końcu jesteśmy zdatni do walki. Nigale Tabir będzie dowodził naszym przemarszem, ponieważ zna on się na dystrybuowaniu zasobów. Ale już do bitwy poprowadzi nas sam Alafin Obama, który ma aż 31 zdolności bitewnych. Dzięki temu jest on potężny, a oni w popłochu zaczynają uciekać. Ale na nic im to się zda, ponieważ my w nich teraz wchodzimy bezpośrednio. Teraz zmieniamy dowódcę na oczywiście naszego Obamę i wchodzimy prosto w nich, by zniszczyć jedną część ich armii. Czemu miałbym chcieć z tą Nuru sypiać? Ona ma 60 lat. No i oczywiście są masakrowani, nasza przewaga liczebna ich niszczy, choć muszę przyznać, że mamy dosyć spore straty w ludziach. Dzięki tym dwóm zwycięstwom możemy ruszyć do kontrataku i zająć Dżafarę, Dżerę, Gabesz. No i znowu zaczynamy umierać, ale tym razem naszym planem jest wrąbanie się prosto w ich tereny, by może zdobyć króla siłą. Znaczy zgaduję, że ten król to pewnie jest gdzieś tam. To może jakiegoś syna sobie weźmiemy siłą. On gdzie jest? On siedzi już w stolicy. Tutaj w Talii teoretycznie. No to możliwe, że da się go jakoś złapać, albo jakieś dziecko. Coś się na pewno uda zrobić, ponieważ to nie jest tak, że my to zaraz przegramy.
musimy szturmować murem przede wszystkim, bo musimy jak najszybciej to wszystko zdobywać. Zdobyliśmy nawet baner jego dynastii, okej. Jedziemy dalej, kolejne forty, musimy przeć jak się tylko da. Wielkie zwycięstwo, ponieważ sułtan Nuradin wziął i umarł. I teraz rządzi tym krajem sułtan Krystafer III, który generalnie już nie jest aż tak potężny, jest dobrym nadrządcą w swoim kraju, lecz nie już tak wybitnym dowódcą wojskowym. Dlatego to jest dla nas nadzieja, to znaczy my tutaj sobie umieramy praktycznie i to jest problem, ale jeśli jeszcze chwilkę pożyjemy, to raczej uda nam się pozdobywać te forty i może tą wojnę w końcu zakończyć, bo jest coraz gorzej. Znaczy chyba jeszcze jeden fort. Na przykład tutaj w Medierdi. Dobrze, że nie ruszyłem na te tereny tutaj, ponieważ no to przeszło na Tahert, więc nic bym z tego nie miał, a tylko bym się trudził. Więc była to dobra decyzja. A teraz szturmujemy, miejmy nadzieję, ostatnie już forty i chyba wygrywamy tą wojnę i zdobywamy całe królestwo Ridvanu, które teraz musi uciekać na tereny włoskie. Tutaj na sułtanat Afryki rzekomo, znaczy jakiej Afryki. Uzurpujemy sobie ten tytuł, oczywiście, ponieważ on nam się w pełni należy. I teraz musimy mieć duże problemy, by dogadać się z tą mniejszością muzułmańską. Ale chwilka roboty, może coś mi się tutaj uda wykombinować. Czy ja dobrze rozumiem tą mechanikę, że tereny, które ja podbijam podczas inwazji, które okupuję, też po zakończeniu wojny wchodzą pod moją kontrolę? Bo jeśli tak, to trochę dziwna mechanika. Dobra, trochę ludzi zaczęło się to już nawracać, co dosyć cieszy, więc będziemy z tym islamem tutaj regularnie sobie walczyć. Kto podbił Gadamesz i komu się należy Gadamesz? Gadamesz należy Jeridowi, jednakowoż Sahara go podbiła. To bardzo mądre, to bardzo cieszy. Co potrzebujemy zrobić jeszcze w tej sytuacji, w której jesteśmy? Potrzebujemy uciłać więcej pieniędzy, żeby tworzyć więcej tytułów książęcych, żeby móc dawać je ludziom, żeby móc nadawać im tereny. Tak to właśnie dobrze brzmi, dobrze to słyszeliście. Problem nadmiaru moich prowincji jest w stanie rozwiązany w bardzo łatwy sposób. Otóż wezmę tego pana i nadam mu wszystkie tereny tutaj, które znajdują się tu. I on dostaje te tereny i on niech się cieszy. On teraz mnie lubi. Teraz każemy mu się nawrócić i każemy również nawrócić się wszystkim ludziom, którzy tutaj są już jeszcze w terenie, ponieważ no chciałbym, żeby byli nawróceni. A potem ten tytuł sułtanatu Afryki tak jakby nadamy jemu. Dobrze, udało się, więc wszystkie tereny zostały tutaj skontrolowane i teraz sułtanem tych terenów zostanie pan, który przyjął oczywiście religię orisańską i niech rządzi tutaj jako wielki oba z Afryki. I w ten sposób tworzymy nowe królestwo, które jest rządzone przez lokalców, którzy tylko przyjęli naszą religię. Cóż to za tolerancja? Dzięki naszej polityce my mamy dostęp do Morza Śródziemnego, a Adal niczym megakorporacja ma ziemię wszędzie, m.in. w samym środku Cesarstwa Bizantyjskiego. Dziwne rzeczy, nie mi to oceniać. Ale na dziś będzie to już wszystko, bo ten odcinek jest chyba wystarczająco długi, więc dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych. Cześć!